Ła, ale leje. Akurat mnie zastało, jak skończyłem kręcić odcinek, którego w ogóle nie planowałem kręcić. To też bardzo proszę o wybaczenie, że sam wstęp będzie odwrotnie niż to wszystko zawsze jest. Ale okej, zaczynajmy. Hej, witajcie na kanale Kwasior Official. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać wam pewien element mojego życia, bardzo spontaniczny, który ma miejsce dość często w moim życiu. Już tłumaczę, o co chodzi. Od jakiegoś czasu poszukuję motorower Romet Ogar. Wersję 200, tą z czeskim silnikiem, trzy biegi, nieco mocniejsza od tej polskiej, no bo musi być mocniejsza nieco. No i tak przeglądałem te ogłoszenia, a że dzisiaj miałem dzień wolny z chłopakami i akurat znalazłem takiego półtorej godziny stąd, to mówię sobie, wsiadamy chłopaki, zrobimy sympatyczną wycieczkę po kaszubskich pięknych krajobrazach i tak nie mam nic do roboty, zobaczymy sobie ogarka. W ogóle nie planowałem kupna, no bo przecież jechałem samochodem, bagażnik zawalony, dzieciaki w fotelikach, no to gdzie Rometa Ogara, nie? No i co z tego wszystkiego wyszło? Zapraszam was na film. Film? Reportaż? Nie wiem co. Zostaniecie mi zaraz na początku drogi do domu. Miłego oglądania. Ale leje. 10 km za mną. Z tego co widzę, no to wszystko jest w porządku. Ogar wciąż trzyma się tutaj dobrze. Szeleści to strasznie jak się jedzie, oto strasznie naparza, ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Tu jest specjalnie zostawiona przestrzeń, żeby on nie zadziałał jak żagiel i nie odleciał. Także co, jedziemy dalej, godzina drogi przed nami. Nadleśnictwo Bozi Woda, pięknie tu jest, a z takim delikatnym ładunkiem to 50-60 max, na co mogę sobie pozwolić, żeby mi to po prostu nie odsunęło wszystko. Trzymajcie kciuki. Połowa drogi za mną. Zajechałem tutaj na stację po picie. Przy okazji sprawdzić stan, ale nie, w porządku, patrzcie. Nic go nie ruszy. Szeleści strasznie, ale nic go nie ruszy. Dobra, jedziemy dalej. Nastała noc, świerszcze cykają, a my z ogarem dotarliśmy do domu. Co prawda, z duszą na ramieniu, ale w końcu się udało. Dzień dobry, powiedz wszystkim dzień dobry, ogarze. No dobra, czyli co? Pooglądajcie sobie go, jaki jest śliczny i zaraz damy mu jeść i spróbujemy odpalić. Troszeczkę się wiesza, no bo zawstydzony taki, zaspany, damy mu troszeczkę gazu. Niedużo, niedużo, bo jeszcze zimny jest. No i co, zagrzej się przyjacielu i zaraz spróbujemy ruszyć w drogę.
Wow, ale jest czadersko. Taką 50-ką sobie jeździć. To szok. Chciałem pojechać tam dalej w las, ale spójrzcie tylko. Jaka czarna noc. A niestety lampka Ogarowi średnio świeci, z tego co widzieliście. Nie wiem, czy to jest problem dynama, czy czego, ale tak, to chodzi pięknie. Pięknie chodzi, nawet powiem wam szczerze, że ma całkiem przyzwoitą moc, jak na taką pojemność, także wszystko super, super. Jutro do niego zajrzę, zobaczę co i jak. W kolejnych odcinkach o Ogarze 200 zobaczycie może podróże małe i duże ogarkiem. Jeszcze nie wiem, ale póki co. Dobranoc, ogarku, i zapoznaj się teraz z Waść Dnieprem. Trzymajcie się, hej, dobranoc!